Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dzieci. Jak widzicie, smok za nami i dwa smoki przed wami. Ten obok mnie to jeden smoczysko. Duży, drugi mały. Drugi mały. A tam z tyłu za nami. O, nawet dzieje ogniem, proszę nawet. Bardzo. Na to, zamówienie właśnie. Specjalnie zamówienie. Krzysiek wysłał SMS-a właśnie w tym momencie. Ja, bo to w koszty weszło. W koszty weszło. Bo tu jest tak, że jak chcesz, to SMS-a. Tak? SMS-a wysyłasz i smok ci zazieje ogniem i elegancko jest. Tak, ale to dzisiaj o smokach to nie będziemy rozmawiać, to będziemy rozmawiać o teledyskach dla dzieci. I z dziećmi. Bo to jest taki fajny akurat teraz temat 500+, akurat na czasie, jak ktoś powie. No te czasy nasze dawne były trochę inne, nie było 500+, no ale jakoś żyliśmy, wyrośliśmy. Wiążemy do tego, co było w niedzielę, w Disco Relax. Mogliście zobaczyć takie fajne zwierzaki, nazywały się kosmokwaki. Kosmokwaki. Tak. Co te kosmokwaki przygody, co one robiły? W kosmos latały, zjeżdżały na sankach, na nartach i na czym się tylko dało, po prostu. No były takie zwierzątka dla dzieci. Były kosmokwaki, takie zwierzątka duże, jak mogliście zobaczyć. I teraz tak, ta moda taka wraca powoli. Nie zauważyłeś, jak oglądamy mecze sportowe w różnych dyscyplinach, to co każdy zespół ma? Maskotkę. Koniecznie. Maskotka jest konieczna. Na każdym meczu musi się ktoś przebrać w jakieś wielkie, dziwne zwierzę, czy to będzie pluszowy miś, czy kangur. Czy smok, czy gołąb. Czy coś innego, czy jakiekolwiek inne zwierzę i przebiera się taki ktoś i chodzi po stadionie, jak na przykład pada bramka, czy wrzucają kosza, ona się cieszy. To jest standardowa metoda drużyn uniwersyteckich ze Stanów Zjednoczonych. No i ta moda chyba stamtąd właśnie przyszła. Zawsze tam były takie wielkie maskotki, chodziły sobie, nawet są specjalne konkursy w Stanach Zjednoczonych na wybór maskotki klubowej. Maskotki klubowe, ale to jest takie miłe, fajne, zdjęcia sobie dzieciaki robią, no jest takie inne. No tak, ale my tu o maskotkach, a chciałeś coś powiedzieć na temat... Tak, chciałem coś powiedzieć na temat... Nie chciałem. No chciałeś na temat zespołu Bahamas powiedzieć. A, na temat zespołu Bahamas. To właśnie jeden taki przedstawicieli, który specjalizował się, można powiedzieć, w teledyskach, w bajkach dla dzieci. I nawet im to fajnie wychodziło, bo mieli predyspozycję ku temu i te ich teledyski były kolorowe, coś się działo, była jakaś akcja, była przygoda. To co właśnie, można powiedzieć, w bajce jest. Mhm. Tam pamiętam z teledysków Bahamasu takiego wielkiego misia, mieli takiego wielkiego misia przytulankę. Ogromny miś. Teraz to w marketach są takie misie, kosztują ciężkie pieniądze, ale to nie są już takie misie jak wtedy. Wtedy to były szyte ręcznie i to chyba z Chin jeszcze nie przyjeżdżało. Nie, to było wszystko w Polsce. To było w Polsce wszystko robione. Made in Poland, a nie Made in China. A którą piosenkę Bahamasów przypomnijmy, żeby... Ja myślę, że tą kolorową, o tym misiu. No to popatrzmy na misia z Bahamasem. Pluszowy miś, z wystawy miś, na spacer chciał do dzieci iść. A że był zuch, ten dzielny miś zastukał do przedszkolnych drzwi. Dyżurny więc dziwuje się, dokąd chcesz iść, no powiedz gdzie. Ja chcę być tam, powiada miś, gdzie bawi się Ola i Krzyś. Plawy do zabawy, zwyczajnie.
nadzwyczajny, z wystawy pogodny i wesoły, niesforny mały miś, radosny i kochany, maluchom oddany, odważny i wesoły, nieduży, śmieszny miś. Pokochaj pluszowego misia, on przyjacielem dzieci jest, Dorotka, Adaś i Justysia, wesoło wszyscy bawmy się. Pokochaj pluszowego misia, on przyjacielem dzieci jest, To był zespół Bahamas. Dziś zespół Bahamas to jest zespół bardzo poważny. Zaczęli znowu produkować teledyski. Ostatnio taki Daje się proszę pocałować jest taki... Ale taki to nie dla dzieci. To nie, w ogóle nie dla dzieci, ale za to jaka produkcja filmowa. Zresztą w jednym z programów zobaczymy na pewno ten teledysk. No dla dzieci, a dla dzieci nic nie mają teraz? Dla dzieci teraz nie wiem, czy bo nie pytałem. A pozdrowienia mają dla dzieci. Pozdrowienia, tak? Pozdrawiają tak. Dla dzieci. Wszystkie dzieci pozdrawia zespół Bahamas. No są Bahamas. Nasze. Tak. Tak, a jak jesteśmy właśnie przy zespołach, to może teraz byśmy zaprezentowali nową, taką nową twarz, no gwiazdy, DJ Miki. No generalnie Miki kojarzy mi się raczej ze starą gwiazdą. Myszką Miki. Z Myszką Miki, Myszka Miki to już ma tyle lat, że najstarsi górale nie pamiętają, no, ale była jeszcze czarno-biała. Troszkę młodsza ci powiem jest. Tak? To jest młodsza Miki? No, młodsza, tak. I no, znasz ją osobiście, słyszałem. No tak telepatycznie, tak powiem, organoleptycznie nie, tak. Telepatycznie. Nie dotykałeś, nie wiadomo czy sierść ma, bo myszki mają sierść, ale czy futerko mają. To jest myszka. No ale DJ Miki jest. DJ Miki też właśnie robi fajne piosenki dla dzieci. I co ciekawe, że to wszystko, które robi, to ma takie odzew dobry wśród dzieci. No a pytanie zachodzi, bo to jest taki trudny temat. Jak zrobić, żeby dziecko to odebrało? Jak to ma małe dzieci, ten ma tak zwany target. No i to, co robimy, pokazujemy dzieciom i jeśli dzieci zaakceptują, to jest dobre. Jeśli nie, to robimy dalej, szukamy złotego środka. I tak właśnie w przypadku DJ Miki. No, możemy zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Popatrzmy. Kiedyś taka wokalistka i jest jeszcze w dalszym ciągu, która nazywała się Szaza, wzbudzała ogromne emocje. Królowa disco polo. Tak, i wzbudzała ogromne emocje u panów, ponieważ była podobna do żony ówczesnego prezydenta. Którego? Kwaśniewskiego. A Kwaśniewskiego, tak. Była podobna. Były nawet piosenki. Była, nawet była. Zespół Big Cyc stworzył specjalnie o niej piosenkę. W ogóle była to postać, no i jest w dalszym ciągu, może mniej kontrowersyjna, ale była bardzo wzbudzająca ogromne emocje. Bardzo. Ale w swoim dorobku nie śpiewała tylko dla dorosłych tatusiów, ale także dla ich pociech. Pieski małe dwa, to jedny właśnie z takim przykładem jest dla dzieci. No miała trochę tych przebojów dla dzieci, bo był taki, taka była po prostu potrzeba, no to się robiło przeboje dla dzieci. Robiło się dla mamusi, dla tatusia, no i robiło się dla dzieci. Na końcu, że ogólnie to tak cały przekrój. Cały przekrój. Dała się poznać z różnych stron. Te pieski małe dwa, to ja do dzisiaj pamiętam, że bardzo często pojawiały się w różnych programach, przede wszystkim z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko. Nie tylko.
A co w ogóle tam schowałeś sobie za pazuchą? Co to jest? A to nie interesuj się. To, nie? To jest jakaś... Myślałem, że coś w tym momencie wyciągnie, jak powiem na temat szas. Jak... Nie? Ani słowa. Obejrzyjmy w takim razie sobie szazę w utworze o pieskach małych dwóch. Była szaza królowa Disco Polo. Przez 2Z. Przez 2Z. No a teraz pozostało nam co? No pozostało nam tak, Norbert taki ciekawy, co ja mam. Prezent. Tam coś ma cały czas, widzę. Mówimy o dzieciach, coś a prezenty dajemy dla starych. No to będzie właśnie taki nietypowy prezent. Zobaczymy, jak się Norbert sprawdzi. Proszę bardzo, to jest prezent dla ciebie for you. Proszę, załóż to. Albo pokaż. Pokaż. To jest rozmiar L, to ja się... Nie, to jest twój rozmiar, to jest twój rozmiar. To jest koszulka. Tak. To mam to tak, pokazać? Przeczytaj. Co tu jest napisane? Super tata ma piwo w lodówce, cygara w szafce, szybki samochód oraz playboya pod łóżkiem. Cierpliwość do dzieci. No bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Mam to sobie założyć na siebie teraz? Tak, jak chcesz, to możesz założyć. To jest właśnie taka, widzisz, laurka, zdaj mi ten twój poloverek. To jest właśnie taka laurka, bo wszyscy tylko mówią dzień matki. A my mówimy dzień ojca. Dzień ojca? Dzień ojca. Ale, właśnie ale dzień ojca to jeszcze nie teraz. Znaczy nie kiedy. Ale u nas dzień ojca jest teraz. Dobrze. Wiesz o tym, że u nas nie ma żadnych konwenansów, nie ma, łamiemy wszelkie zasady, także ustalamy sami sobie, co będzie tu i teraz. Tak, proszę bardzo, uroczysta chwila. Najlepiej, że wręcza mi prezent w rozmiarze L, a ja mam XL. No zobaczymy, jak ale to będzie wyglądało. Ta pani powiedziała, że to właśnie będzie to. To będzie wyglądało to. Także proszę bardzo, jeśli będziecie chcieli, proszę pokaż się w całej, tak, tu zaszpanuj. To tak. Ja jestem. Tak, to jest to. Właśnie tak będzie, tak wygląda super tata. Bardzo ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Tego. No i co, super tata, to na super, od super taty dla super dzieci będzie teraz piosenka. Chciałem ci bardzo serdecznie, Krzysiu, podziękować za tą koszulkę. Będę nosił ją z dumą ku chwale ojczyzny. Tak, właśnie zrobiłem to po to, żebyś pokazał się swoim dzieciom, jakim jesteś fantastycznym tatą. Co nie znaczy, mogą nie wiedzieć. To nie znaczy, że ja nie jestem, ale jakoś mi się tak zeszło, mi rozczuliłem się. A, niech pozna dobre serce. No to ja w takim razie muszę tobie jakiś prezent. Tak, ale to może innym razem, a chyba, że masz dzisiaj. Nie, no na przykład taki prezent w postaci piosenki jakiejś.
Ale tu wiesz, ja bym chciał taki prezent, co nie nadaje się do naszego programu, taka piosenka. No to trudno. To może mi puścić. To może następnym razem. To ja ci puszczę takie coś dla starszych trochę dzieci. To już, to prawie już dla ciebie, jeszcze nie do końca dla ciebie, ale już prawie dla ciebie, bo tam to była taka Patrycja, która... Ta, o, Patrycja, właśnie. Patrycja, była właśnie Patrycja jest... i ona miała już naście lat, może nie tam dużo naście, ale miała. To była taka polska Britney Spears. Pamiętam, bo to była fajna dziewczynka. I zrobiliśmy jej naprawdę fajny teledysk i znowu, jak to się mówi, tanim nakładem sił, co nie znaczy, że był słaby, bo jak później się okazało, no podobał się. I co najważniejsze, użyłem pewnych pomysłów, które zaczerpnąłem, znowu jak mówimy o tacie, od mojej córki. Bo zobaczyłem, jak to małe dziewczynki, co robią, no śpiewają. Do czego śpiewają małe dziewczynki? Zgadnij. Do wszystkiego, co się do da. Do wszystkiego, co się da, więc do dezodorantu. Do tego da się trzymać w rękach. Do dezodorantu, do wszystkich po prostu rzeczy takich, których aby nawet nie przyszło do głowy, a oni to, one to po prostu wykorzystywały na ten. I tak właśnie z takich różnych pomysłów zrodził się ten pomysł tego teledysku, także mogę powiedzieć, że pół praw autorskich należą się mojej córce. I tak właśnie, tak jak mówiliśmy o targecie, zrobiłem, puściłem. Trzeba było zrobić małe poprawki, bo to nie tak, bo to nie tak, ale w końcu finalna rzecz wyszła fajnie i można powiedzieć, że no podobało się, bo zajmowała czołowe miejsca na listach przebojów, wtedy były listy przebojów i to była w normalnych piosenkach dla dorosłych. No to w takim razie na zakończenie naszego programu obejrzyjmy sobie, jak śpiewała Patrycja, a ja Was zapraszam już na następne nasze wydanie, gdzie znów będą ciekawe rzeczy. Nie wszystkie... wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo i żeby, jak. I żeby zakończyć jeszcze nasz program tak, jak powinno być. Drogie dzieci, pamiętajcie, o 19 do wieczorynka, a potem ząbki umyć i do łóżka. Dobranoc. Nie ma wieczorynki. Co ty dzieciom opowiadasz za bajki? No to może ktoś opowie bajkę. Bim-bam-bom, bim-bam-bom, bimba razem z nami. Bim-bam-bom, bim-bam-bom, lato budzi się. Bim-bam-bom, bim-bam-bom, disco z komarami. Świat kolorowych marzeń woła cię. Tańczy świat, bim-bom, tak jak karuzela i wiatr. Słońce nam